co ty robisz? Wiesz, że zanieczyszczasz środowisko? Nie zdajesz sobie sprawy z powagi twojego bezmyślnego zachowania. Czy wiesz, że odpady stanowią śmiertelne zagrożenie? Niech wam będzie! Pozbieram te śmieci. Kamil, co ty robisz? Odpady należy posegregować. Pokażemy ci, w jaki sposób możesz uchronić środowisko naturalne przed zagładą. Po pierwsze, pustych butelek, puszek, kartoników i papierów nie wyrzucaj do śmietnika. Jedynym dobrym miejscem na to są kolorowe, specjalne pojemniki. Do żółtych pojemników rzucaj butelki i kartoniki po napojach. Koniecznie odkręcone. Puszki koniecznie zgniecione. Do niebieskich wrzucaj gazety, czasopisma, książki, tekturowe opakowania i zapisane kartki. A tu wrzucaj zużyte baterie. Do białych i zielonych szklane butelki i pojemniki. Bez nakrętek. Do białego białe, a do zielonego pozostałe. A po co to wszystko? I tak wszystko pójdzie na śmietnisko. Właśnie, że nie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile papieru można wykonać z dorosłego drzewa? Z jednego drzewa można uzyskać około 80 tysięcy kartek A4. Jeśli ludzie zaczęliby sortować papier, można by było zaoszczędzić sporo drzew. Mianowicie, z jednej tony sortowanego papieru możliwe byłoby ocalenie 17 dorosłych drzew. Czy wiesz, że nasza szkoła co roku prowadzi zbiórkę makulatury? Przeciętnie około 5 ton rocznie. Policz sobie, 5 razy 17 to 85 drzew. Zbiórkę prowadzimy od 15 lat, co oznacza, że daliśmy życie 1275 drzewom. Ogarniasz to? Nie zdawałem sobie sprawy. Mowa tu tylko o jednym zachowaniu, który nie wymaga od nas wiele wysiłku, a może przynieść naprawdę wiele korzyści dla naszej planety. Chodź Kamil, pokażemy ci, gdzie zbierane są surowce wtórne. Chodź, pokażemy ci nasz szkolny ziołowy ogródek, na którym rosną mięta, melisa, szałwia i lawenda. Możesz się zapisać na kółko przyrodnicze, dowiesz się znacznie więcej o życiu roślin i zwierząt. Będziesz z nami pracował w ogródku szkolnym, wysiewał rośliny, pielęgnował je i jeździł na wycieczki przyrodnicze. Chodź, pokażemy ci nasze kroniki ekologiczne. Tam wszystko znajdziesz, co robiliśmy i robimy. Pamiętacie, jak było fajnie na wycieczce rowerowej w Poleskim Parku Narodowym? Raz nawet zajęliśmy pierwsze miejsce w zadaniowym rajdzie rowerowym. A nasza uczennica Magda była laureatką konkursu wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. A pamiętacie, jak byliśmy w oczyszczalni ścieków? Nie pachniało tam ładnie. Ale mamy piękny ogródek szkolny, szczególnie wiosną, prawda? A popatrzcie, to akcja sprzątania świata, a tak obchodziliśmy Dzień Ziemi. Przekonałyście mnie, zapisuję się na kółko przyrodnicze. Od dziś jestem eko. Człowieku, co ty robisz? Zatrułaś środowisko!